W niebowstąpienie przypomina nam, że Kościół istnieje po to, by głosić Ewangelię, powiedział papież przed południową modlitwą Regina Celi. Tematem jego rozważania była właśnie uroczystość w niebowstąpienia. Nawiązując do Ewangelii, która opisuje to wydarzenie, Franciszek zauważył, że rozgrywa się ona w Galilei, dokąd zmartwychwstały wysłał uczniów, aby tam utworzyli pierwszą komórkę nowej wspólnoty. Teraz uczniowie ci przeszli przez ogień męki i zmartwychwstania. Na widok zmartwychwstałego pana oddali mu pokłon, ale niektórzy nadal mieli wątpliwości. W tej przestraszonej wspólnocie Jezus daje ogromne zadanie ewangelizowania świata. Konkretyzuje to zadanie nakazując, by nauczali i chrzcili w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, mówił papież. Zauważył, że w niebowstąpieniu Jezusa stanowi kres misji, którą Syn otrzymuje od Ojca i początek kontynuowania tej misji przez Kościół. Ta misja potrwa do końca dziejów i każdego dnia będzie korzystała z pomocy zmartwychwstałego Pana, który zapewnia, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, powiedział ci święty. Papież podkreślił, że ta obecność zmartwychwstałego daje chrześcijanom męstwo i wsparcie pośród prześladowań i trudności które napotykają w głoszeniu Ewangelii. Kierując wzrok ku niebu, gdzie Chrystus wstąpił i zasiada po prawicy Ojca, umacniajmy nasze kroki na ziemi, aby kontynuować z entuzjazmem i odwagą naszą pielgrzymkę, naszą misję świadczenia i życia Ewangelią w każdym środowisku. Zdajemy sobie jednak doskonale sprawę, że nie zależy to przede wszystkim od naszych sił, zdolności organizacyjnych i zasobów ludzkich. Jedynie ze światłem i mocą Ducha Świętego możemy skutecznie wypełnić naszą misję, aby inni mogli coraz bardziej poznać i doświadczyć. Miłości i czułości Jezusa, powiedział papież. Podczas niedzielnej modlitwy z wiernymi Franciszek skierował też pozdrowienie do Polaków. Szczególnego błogosławieństwa udzielił uczestnikom dorocznej pielgrzymki mężczyzn do sanktuarium w piekarach śląskich. Franciszek nawiązał też do faktu, że w niektórych krajach obchodzi się dzisiaj Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Środki te umożliwiają natychmiastowe i powszechne dzielenie się wiadomościami. Wiadomości mogą być dobre lub złe, prawdziwe lub fałszywe. Módlmy się, aby przekaz we wszystkich jego formach był rzeczywiście konstruktywny, służył prawdzie, odrzucając uproszczenia i szerzył nadzieję oraz ufność w naszych czasach, powiedział Ojciec Święty.